Kochani, rozumiem, że poziom lęku w narodzie osiągnął apogeum. W każdym razie już osiąga. I aby nie przekroczył, żeby nie doszło do eksplozji, ekscesów, postanowiłem też przyłożyć swoje 3 grosze. Moje 3 grosze to jest następujące działanie. Po pierwsze, poprosiłem swojego genialnego lekarza, który mnie wyciągnął ze wszystkiego, aby pomógł mi przekazać narodowi najważniejsze zasady, co zrobić, aby nie dać się wirusowi. I umieściłem na mojej stronie niezwykłą rzecz, czego nigdzie indziej nie ma. Przepisy kulinarne, które pomagają zapobiec zakażeniu wirusem. Dodatkowo to nie są zwykłe przepisy, to są przepisy razem z wyliczeniami, z dokładnymi wyliczeniami, których mikroelementów, jaka ilość się w nich znajduje. To są przepisy, które mogą uratować niejedno zdrowie, natomiast zapewne nie życie, ponieważ ten koronawirus nie jest tak straszny. Dużo straszniejsze, dużo okropniejsze, dużo bardziej niebezpieczny jest lęk, który dopada człowieka i bezradność, bo on nie wie, co zrobić. I dlatego, żeby zapobiec tej bezradności, oprócz tych genialnych, cudownych, wspaniałych przepisów niezwykłej pani doktor, oprócz tego umieściłem kilkanaście zasad, co zrobić, aby spać spokojnie i zachować zdrowie. A ty czytaj, czytaj, czytaj i stosuj.